Panie profesorze, wspomniał pan o możliwości rządów klanu historyków. No i to jest bardzo ciekawe, mam pytanie w związku z tym. No bo przez ostatnie 8 lat rządził nami jeden historyk, który miał na imię Donald, drugi historyk, który miał na imię Bronisław, no jest jeszcze Grzegorz i wielu innych tam, a w obecnym rządzie no jest ten Antoni Macierewicz, minister, i też wielu innych. A ja jestem z Legionowa. To było bardzo patriotyczne miasto. Dzisiaj można powiedzieć o nim, że to jest to Ubekistan. A rządzą nimi prezydent i wiceprezydenci historycy, starosta, który w tej chwili przeszedł do Platformy i jest rzecznikiem Platformy, został wybrany, jest też historyk. I w rozmowach ze mną na stulecie, to jest bądź co bądź historyczna data istnienia największego na świecie lotniska w Legionowie, żaden z tych historyków nie miał o tym pojęcia. Pierwsze bombardowanie w ogóle w historii świata wykonały samoloty, które wylatywały z Legionowa. I też o tym nie mieli pojęcia ci historycy. Więc to jest mniej więcej ich poziom. Ponieważ jest pan największym dla mnie przynajmniej autorytetem, jeśli chodzi o historyków, bardzo proszę o dwa słowa komentarza. Skąd się bierze taka moc w nich? No cóż, oczywiście rozumiem, że chciał mnie pan trochę zawstydzić i tym życzliwym dla mnie komentarzem i no, wymienieniem historyków, którzy no niekoniecznie najgodniej reprezentują ten wyuczony zawód. Myślę, że zaangażowanie historyków w życie publiczne jest zrozumiałe, prawda? I ono występuje od początku tego zawodu, bo historyk, poznając przeszłość swojej wspólnoty, jeżeli chce ją poznać, jeżeli czyni to rzetelnie, no, ma do wyboru i jako pewnego rodzaju dość oczywistą pokusę przyjęcie postawy historyka obywatela, czyli kogoś, kto angażuje się w to poczucie dobra wspólnego, które wyrasta ze świadomości, że to jest dobro budowane przez ileś tam pokoleń, prawda? Może przezwyciężyć tę pokusę i uznać, że lepiej zdystansować się od tej wspólnoty, bo inaczej nie będę obiektywnym historykiem, prawda? I jest to napięcie wpisane w każdą pracę no, o charakterze naukowym. Pytanie o zbalansowanie tych dwóch emocji. Ale jest niemała część w każdym zawodzie, i wśród historyków, i wśród prawników, tych, którzy byle jak, powiedziałbym, traktują swoje studia, swój zawód. To dotyczy każdego zawodu, to nie jest specyfika chyba historyków. I którzy w związku z tym jednym uchem wpuszczają tę wiedzę historyczną, drugim wypuszczają, a interesują się czymś zupełnie innym. No właśnie, czy to robieniem pieniędzy, czy to robieniem kariery politycznej. I w tym przypadku zawód historyka nie ma żadnego znaczenia, jest właśnie przypadkiem. Więc sądzę, że no, trudno wyciągać jakiekolwiek pozytywne wnioski na temat stanu historyków. Nie ma na szczęście takiego stanu, jest tylko taki zawód. I podobnie oczywiście niesprawiedliwe byłoby ogólnienie, jakie można by wysnuć z mojego tutaj dzisiejszego wykładu na temat stanu prawników. Wśród prawników są też ludzie oczywiście bardzo głęboko zaangażowani w sprawy obywatelskie i starający się przezwyciężyć właśnie tę niebezpieczną tendencję, która wyróżnia ich grupę od grupy historyków, powiedzmy większości innych grup. Mianowicie to, że są korporacją zawodową, opartą na innych prawach. Historycy nie mają innych praw. Prawnicy arogują sobie inne specjalne prawa. Stąd ich moc, a skąd ta moc u historyków? Nie, to jest, jak mówię, kwestia przypadku, a nie mocy historyków zupełnego. Dzisiaj rządzi, przypomnę, prawnik i etnolożka, no więc, no nie wiem, zmieniło się, prawda, na lepiej uważam. Tak. Też prawnik, więc którego prawnika miałem na myśli, to już państwo sobie dośpiewacie.
Natomiast pozwolę sobie odczytać pytania, które do mnie dotarły, żeby ich nie pominąć. Pytanie pierwsze brzmi, co sądzę o dokumentach archiwalnych Komitetu Obrony Kraju i ich ewentualnym upublicznieniu? I drugie pytanie, jak to się stało, że członkiem Prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju jest działacz Fundacji Batorego, a w biurze prasowym pana prezydenta są zatrudnieni byli dziennikarze z Czerskiej? Pierwsze pytanie. Otóż rozumiem, że chodzi o, bo może ja nie do końca jakby jestem świadomy okoliczności, o które autor pytania pyta, ale wydaje mi się, że może chodzić albo o archiwum pułtuskie tak zwane, czyli tam, gdzie między innymi złożył swoje papiery generał Jaruzelski. Pułtusk nie tak daleko od Legionowa, prawda, też ważne bardzo miejsce na dzisiejszej mapie historycznej, właśnie ze względu na ogromne znaczenie archiwum Jaruzelskiego tam złożone. No i oczywiście, co sądzę o dokumentach archiwalnych? Sądzę, że są bardzo ważne. Badał je częściowo jeden historyk, który je wykorzystał bardzo ciekawie. Pułkownik Lech Kowalski, autor najlepszej wciąż biografii generała Jaruzelskiego i jedynej i najlepszej zarazem bardzo dobrej biografii generała Kiszczaka. On korzystając ze swojego uplasowania w aparacie politycznym Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego, kontakty związane z czasami PRL-u, powiedzmy tymi kanałami zdołał dojść do papierów KOK-u, fundamentalnie ważnych przy ocenie stanu wojennego, bo tam zapadały te najważniejsze decyzje, nie w biurze politycznym, tylko w KOK-u, powiedziałbym. Więc jakby część tych materiałów już ujrzała światło dzienne w analizach pułkownika doktora Lecha Kowalskiego. Tylko doktora, a nie profesora, chociaż swoim dorobkiem już dawno powinien mieć tytuł profesorski, ponieważ wykończono jego karierę naukową, właśnie koledzy z wojska to załatwili, prawda, uniemożliwiając mu osiąganie następnych stopni. Więc to tylko najkrócej mówiąc, jestem oczywiście za. Myślę, że powinno to być zrealizowane jak najprędzej. Oczywiście generał Jaruzelski mógł zastrzec pewną karencję na te materiały. Są przepisy archiwalne, które także ograniczają dostępność do niektórych materiałów, także przepisy o tajemnicy państwowej. Wszystko to moim zdaniem, chociaż nie znam tych materiałów, ale wydaje mi się, tak intuicyjnie powiedziałbym, powinno być wzięte w nawias i te materiały powinny być opublikowane. Ale fachowo może się wypowiedzieć na ten temat ktoś, kto te materiały poznał i wskazuje, że jest co najmniej jeden taki człowiek. Jak to się stało, że członkiem Prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju jest działacz Fundacji Batorego? Tu niedokładnie wiem, o kogo chodzi, bo nie wiem, wiem, że pan profesor Adam Daniel Rotfeld zrezygnował z członkostwa w Narodowej Radzie Rozwoju. Nie wiem, o kogo chodziło jeszcze, przepraszam, o członków nie wiem po prostu. Natomiast oczywiście biuro prasowe funkcjonuje źle, a nawet powiedziałbym skandalicznie. To widać na wielu przykładach i znam to także z informacji wewnętrznych od niektórych dziennikarzy. Przykładem skandalicznym jest obsługa niektórych wyjazdów zagranicznych prezydenta, gdzie dopuszcza się do jedynego pytania, bo czasem warunki konferencji prasowej są takie, że może być tylko jedno pytanie ze strony dziennikarzy krajowych. Dziennikarza Gazety Wyborczej, co nie jest problemem samym w sobie, tylko trzeba ustalić, z góry ustala się, jakie to będzie mniej więcej pytanie. I pytanie nie dotyczy oczywiście wyjazdu zagranicznego, czy to jest w Pradze, czy w Paryżu, tylko dotyczy oczywiście walki wewnętrznej, politycznej w Polsce. Jest to pytanie, krótko mówiąc, Komitetu Obrony Demokracji. Zgodę na to wyraża biuro prasowe pana prezydenta, psując w ten sposób sens, powiedziałbym, wymowę i cały sens danej wizyty, prawda, która nie jest poświęcona Komitetowi Obrony Demokracji czy Trybunałowi Konstytucyjnemu, tylko bilateralnym stosunkom z innymi krajami. Tak jest, uważam, że biuro prasowe prezydenta funkcjonuje skandalicznie. A dlaczego? Dlatego, że w dużej części kancelarii prezydenta, co też mówię, patrząc w twarz tej kamery, funkcjonuje bardzo duża część kancelarii poprzednich prezydentów, mam na myśli w szczególności Bronisława Komorowskiego i najdłużej rządzącego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, która niekoniecznie dobrze służy temu prezydentowi. Pytanie uzupełniające do tego wątku, który był wcześniej, mianowicie autonomizacja grupy, tak, czy korporacji prawników, wpływ na realną władzę w tej chwili w wielu państwach. Czy nie jest to też tak,
że gdzieś taka nieuświadamiana w społeczeństwach istnieje potrzeba pewnej autarki, jakiegoś rzeczywiście silnej władzy, która byłaby w jakimś sensie autonomiczna, w jakimś sensie całkowicie nierepublikańska, ale jednocześnie zdejmująca pewne obowiązki z tego rozleniwionego liberalnego społeczeństwa. I czy nie jest to wbrew pozorom i według naszej oceny, jest to nie do przyjęcia, ale jest to jakoś na rękę, że nad Parlamentem Europejskim jest jakiś komisarz, że jakaś grupa całkowicie niewybieralna i niewybrana przez nikogo trzyma właściwie pełnię władzy i tak dalej. Czy to wkomponowanie się korporacji prawników w ten wygenerowany jak gdyby wcześniej system oczekiwań nie jest właśnie tym, co obserwujemy? No myślę, że jak najbardziej trafnie odczytała Pani nie tylko moje wyobrażenia na ten temat, ale to, co wydaje mi się miał nam do powiedzenia już, czy można wywieźć z myśli Monteskiusza. Otóż Monteskiusz opierał swoje przekonanie o zbawienności owego trójpodziału na poczuciu, iż ludzie poszukują przede wszystkim bezpieczeństwa, prawda, że dla wielu z nas, Monteskiusz już zakładał, że dla wszystkich, czy dla ogromnej większości, bezpieczeństwo jest na tyle ważne, że podporządkujemy mu inne emocje, a zatem jeżeli właśnie sparaliżuje się system polityczny, zaklinczuje i będą pilnowały go specjalne, autonomiczne i niewybieralne instytucje, to zatriumfuje właśnie ów liberalny człowiek, człowiek, który ucieka od polityki, człowiek, który ucieka od tego, co wydaje mu się niepotrzebnym ciężarem. Polityka zdejmuje z niego ten ciężar, tam się kłócą o jakieś sprawy publiczne, a jednocześnie nie jest już niebezpieczna. Nie jest już niebezpieczna dla mnie jako dla konsumenta, dla mieszczanina, zostawia mnie w świętym spokoju. I oczywiście w ramach takiego systemu obserwujemy stopniowe przenoszenie ciężaru władzy z instytucji reprezentujących zasadę demokratyczną na ekspertów. No bo jeżeli spokój, bezpieczeństwo ma być najważniejsze, no to lepiej tym się zajmą fachowcy niż przypadkowi ludzie tutaj spośród nas wybrani. Ktoś się zna na tym, prawda, jak manipulować ludźmi tak, żeby no, zachowywali się spokojnie, biernie, co nam dosypywać, co pokazywać w telewizji. To, prawda, od tego są fachowcy, a nie demokratycznie wybrani reprezentanci. Eksperci są także od tego, jak manipulować prawem, żeby skutecznie działał ten klincz albo na rzecz tej grupy, której sprzyjamy, prawda. No, od tego nie przypadkowi, o tutaj ktoś z Państwa, ludzie, że tak powiem, są specjalistami, tylko ci, którzy wiedzą, jak wykorzystać kruczki prawne, żeby to prawo pokazać z takiej strony, by służyło ono określonemu celowi politycznemu. I to jest tendencja we współczesnej cywilizacji bardzo silna. Zastępowanie władzy demokratycznej władzą ekspertów, urzędników, którzy są traktowani w oczywisty sposób jako bardziej kompetentni i z wyżyn tej kompetencji patrzą na ciemnych polityków, czyli na ciemne społeczeństwo, które nie rozumie ich wiedzy eksperckiej i jest uprzejmie przekonywane, mówię to oczywiście w cudzysłowie i z ironią, także obsługiwane przez ekspertów media, by podporządkowali się tej władzy ekspertów, a nie słuchali tych ciemnych polityków, tylko ekspertów słuchajmy. I to jest znów bardzo ważne, szersze zjawisko niż tylko rozszerzanie władzy sędziowskiej. To jest rozszerzanie władzy ekspertów nad życiem obywateli. I dla wielu z nas jest to właśnie wygodne, no bo ktoś może powiedzieć, porównać to do sytuacji, idziemy do lekarza, szukamy lekarza dobrego, a nie przypadkowego, prawda? Więc oddajemy się w ręce ekspertów, no to dobrze, będziemy żyli spokojnie, w świętym spokoju, ale będziemy żyli tak, jak zażyczą sobie tego eksperci, a nie my. No nikt oczywiście. Przypomnę słowa chyba Świętochowskiego, że w Polsce jak nigdzie indziej nie powołuje się do życia politycznego literatów, co czynią głównie Anglosasi, mają z tego niesamowite korzyści polityczne. Są to ludzie z dużą wyobraźnią, z pewnym polotem. On tutaj podawał chyba nazwisko Wilsona, przecież wielkiego, wiekopomnego polityka, który wyrastał właśnie na bazie literatury.
Oczywiście, jeżeli prawnik ma takie jak Getek, przecież był prawnikiem, to nie wyklucza siebie, tylko chodzi oprócz tego, żeby być urzędnikiem, być artystą. A pytanie pani jest bez sensu, bo pani nie czytała chyba niczego. Nie, ale gdyby pani pytanie zadała. Pytanie proste, gdzie są artyści? Jaką treścią napełniają państwo życie twórcze? Gdzie talenty pomnożone do potęgi służące ojczyźnie? Mam na myśli Żeromskiego, Sienkiewicza. Gdzie jest promocja mecenat sztuki polskiej, rdzennie polskiej artystów, którzy się tu narodzili, bo mnie na przykład po studiach powiedziano, proszę pani, pani ma talent, to co pani tu robi, pani powinna emigrować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może najkrócej odpowiem, że oczywiście pani uwaga jest bardzo słuszna, że nie można interpretować tej zasady demokracji jako wszechogarniającej, ponieważ to byłoby niszczące dla autentycznych nierówności, które są częścią rzeczywistości i które tworzą różnorodność naszych, czy które tworzy różnorodność naszych talentów. Nie możemy zdemokratyzować talentów. Jedni są wybitnymi artystami, inni nie mają tego powołania. Ale rzadko, albo prawie nigdy, tu się z panią całkowicie nie zgodzę, wybitni artyści są wybitnymi politykami. To się zdarza chyba jeszcze rzadziej niż w przypadku wybitnych historyków. Nie, mówiła pani, że w Anglii, prawda, byli literaci. Tak się składa, że w Anglii nie było literatów u steru władzy. Przepraszam, ale ja pani nie przerywałem, gdyby... Przepraszam, ale w tej chwili wchodzimy w jakiś taki ping-pong, jest pani niesłyszalna do mikrofonu, więc znowu tak. Będzie połowa. Prosiłabym pana profesora o zamknięcie tego. Ja może króciutko tylko powiem, że rzeczywiście tak się składa, że rzadko, nie powiem, że nigdy, ale rzadko talenty artystyczne idą w parze z talentami politycznymi, bo do tego, by prowadzić wspólnotę polityczną, potrzebne są odrębne talenta. I nie jest to specyfika jakiegoś kraju, jest to chyba cecha, można powiedzieć, natury ludzkiej, w której w jednym egzemplarzu gromadzą się talenty właśnie artystyczne, w innym polityczne, w trzecim ekonomiczne i tak dalej, i tak dalej. Sztuka rządzenia polega na tym, żeby harmonizować, żeby pozwolić rozkwitnąć różnym talentom. Natomiast w przypadku współczesnej Polski myślę, że... rzeczywiście tak się stało, że wiele wybitnych talentów polskich realizuje się za granicą. Dam przykład dwóch artystów, z którymi akurat mam zaszczyt być w bezpośrednim kontakcie. Od kilka dni temu byłem w Warszawie, tak się złożyło, że musiałem zostać na noc i po 12 pod Zamkiem Warszawskim, kiedy wracałem z żoną do hotelu, zaczepił mnie niejako pan Lech Majewski, wybitny reżyser i artysta właśnie, laureat drugiej z kolei nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo laureatem pierwszej był Wojciech Kilar. Najbardziej znany dziś polski reżyser na świecie, nie żaden Andrzej Wajda. Nie, to jest już przebrzmiała sława, tylko Lech Majewski, którego dzieła przede wszystkim Młyn i Krzyż pokazywane są w muzeach całego świata, w tych najważniejszych. On nie skarżył się na to, prawda, że mieszka w Los Angeles, bo tak się ułożyła struktura świata filmowego, że jego centrum nie jest w Polsce, tylko jest akurat w Hollywood, więc on jest tam. Z kolei Wojciech Siódmak, który także w całości sympatyzuje, że tak powiem, z naszym panem prezydentem, z obecną władzą, jest niewątpliwie najwybitniejszym grafikiem żyjącym współcześnie na zachodzie Europy z Polaków, mieszka we Francji. Francja jest, to się przez wieki ukształtowało, jakby stolicą z kolei sztuk plastycznych współczesnej Europy. Tam mieszka, nie przestając służyć Polsce, realizując wiele swoich najważniejszych projektów w Polsce, bo świat talentów ma także swoją strukturę ponadnarodową. Centra czasem znajdują się poza Polską. Można być znakomitym patriotą, Polakiem, służyć Polsce, mieszkając za granicą i realizując swoje talenty. Sztuka rządzenia obecnie polega na tym, żeby stworzyć takie warunki, by talenty w Polsce się nie marnowały, żeby w Polsce mogły rozkwitnąć. Ale rządzenie
tej partii, która w tej chwili rządzi, trwa 5. miesiąc. To nie jest jeszcze wystarczająco długo, żebyśmy mogli stworzyć nową Florencję w Warszawie. Ja chciałem zadać takie pytanie w związku z kwestią trzeciej władzy, czyli władzy sądowniczej, no bo jednak mamy różnego rodzaju te władze sądownicze i też w Europie, a szczególnie w USA, właśnie jest, mi chodzi o ten model, gdy sędziowie są wybierani i o model, gdy istnieje ława przysięgłych. Na przykład w USA sędziowie do district court, czyli do sądów okręgowych są wybierani w wyborach powszechnych. Oczywiście muszą oni spełniać kwalifikacje, ale przez to społeczeństwo decyduje samo, kto jest tym sędzią. No i druga kwestia, ławy przysięgłych, czyli obowiązek, bo osoby, które są wybierane do ław przysięgłych, są zupełnie przypadkowe, czyli zupełnie przypadkowe osoby z sali mogą być do tego zgłoszone i jak ktoś się chce z tego jakoś wyłączyć, to podlega karze. Więc tutaj możemy powiedzieć tak, że to jest z jednej strony jakby oddanie społeczeństwu decyzji, czy dana osoba jest winna, czy nie, no bo ława przysięgłych podejmuje tylko decyzję, czy winny, czy niewinny, ale jednocześnie jest to nałożenie obowiązku na obywatela pod groźbą kary, nawet kary więzienia. Więc ja chciałem się zapytać pana profesora, czy pan profesor uważa, że takie rozwiązanie jest, byłoby może lepsze, żeby społeczeństwo miało możliwość większego wpływu na tą władzę sądowniczą, co by na pewno powodowało mniejsze patologie. Bo w tym wypadku chociażby w USA ci sędziowie Sądu Najwyższego są mianowani dożywotnio, ale no, za to te plusy na tych niższych szczeblach są ewidentne, że jednak ta sprawność władzy sądowniczej jest znacznie większa, przez to i ludzie mają wpływ na to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że przykłady, które pan przytoczył, związane z anglosaskim ogólnie rzecz biorąc trybem sądownictwa, są jak najbardziej warte rozpatrzenia jako jedne z możliwych mechanizmów ograniczenia patologii związanych z władzą sądowniczą w krajach kontynentalnej Europy. Natomiast myślę, że bardzo trudno jest zdecydować, jaki jest idealny model, czy jest do zastosowania wszędzie. Ja tutaj jestem zwolennikiem Monteskiusza. Każdy kraj ma swoją specyfikę, każdy kraj ma swoje specyficzne okoliczności, uwarunkowania i naturalne, i społeczne, i historyczne. I trzeba się zastanowić nad tym, co do danych uwarunkowań najlepiej pasuje. Uważam, że wzorce amerykańskie pod wieloma względami mogą być dla nas inspirujące, ale sięgnę do innego przykładu, o którym będę mówił za miesiąc, da Bóg, a mianowicie chciałem mówić państwu o polskiej myśli politycznej, XVI zwłaszcza wieku, gdzie no, znany zapewne państwu wszystkim Andrzej Frycz-Modrzewski, w księdze poświęconej właśnie sądownictwu swojego wielkiego dzieła o naprawie Rzeczpospolitej, zwrócił uwagę na konieczność zachowania możliwości skarżenia sędziów. Bardzo piękna inicjatywa polskiego, można powiedzieć, humanisty. Otóż to stwierdzenie, że sędzia ma być niezależny od swoich współobywateli w czasem dramatycznych, dramatycznie nieuczciwych w oczywisty sposób posunięciach, których się dopuszcza w swoim wyroku, jest skrajną patologią. Nie wiem, jakie jest idealne rozwiązanie tego problemu, ale powtarzanie jak mantry, hasła o niezawisłości sędziego, niezawisłości od zdrowego rozsądku, niezawisłości od oceny moralnej, wydaje mi się czymś bardzo niedobrym. I dlatego proponuję, wróćmy do Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Ja przepraszam, jeżeli zadam pytanie i państwa, i pana profesora troszkę niezgrabnie, ale chciałam powiedzieć, że pan profesor tak pięknie powiedział o tym, opierając się Monteskiuszu i Rousseau, że
co widać w naszej Unii Europejskiej, że przerwanie naszej więzi narodowej, szczególnie w przypadku Polski, ale pewnie innych krajów, i zajęcie się tylko konsumpcją i sobą rozbija po prostu jakby naszą przyszłość, duchowość i rozbija naszą narodowość, nasze państwo. I chciałam tutaj przetłumaczyć pytanie Larysy, która troszkę może została przez państwa źle odebrana, dlatego że raczej chodziło, Larysie, przepraszam, może Larysie ze mną nie zgodzi, o to, że to, co panu wręczę, jak pan skończy wykład, że te dwie wystawy, gdzie pani zapraszała również państwa, to myśmy jako artyści, a to były wystawy służące tematowi Polski, bo katastrofa smoleńska i żołnierze wyklęci, żeśmy musieli robić za własne pieniądze jako artyści. Czyli składaliśmy się, nie mamy takich możliwości finansowych, żeby dalej, znaczy będziemy robić, ale to nie jest normalna sytuacja. Stąd Larysa, która również wystawia i płaci za to, że móc temat narodowy pokazać państwu na ulicy, pytała, dlaczego się władza nie otoczy talentami. I teraz, ale te talentami nie w tym sensie może, jak to tak zabrzmiało, ale chciałam powiedzieć jedną rzecz. Rzeczywiście biuro prasowe prezydenta, to co pan profesor powiedział, jest straszne. Ale mam wrażenie, że niektóre nasze ministerstwa, Ministerstwo Sztuki, boi się tego salonu, o którym pan profesor mówił tak negatywnie, artystów, którzy są dobrzy w każdej epoce i świetne role przyjmują i dalej trzęsą w naszym środowisku. I dlatego uważam, że w tym wypadku, jeżeli Ministerstwo Kultury nie odpowiada na pisma artystów, którzy proszą, żeby umożliwić narodowe wielkie wystawy w wielkich galeriach, bo to jest ważna więź narodowa, tak jak pan się o tym oparł, a ministerstwo milczy, więc takie jest pytanie, żeby również, jeżeli pan jest w Radzie Prezydenta, prosimy bardzo zwrócić uwagę, żeby pokazać odwagę również i w tym aspekcie. No i co pan sądzi o tym, bo pan powiedział, że jest największy grafik Siódmak w Paryżu. Nie, to wszystko, on jest świetny grafik, ale wy państwo nie wiecie, jakie macie skarby narodowe wśród własnych artystów, którzy są w ogóle niedopuszczani i mogą państwa wiedzę historyczną i wychowanie społeczeństwa po prostu rozwinąć. I czy pan się ze mną zgadza? To jest moje pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym tylko już, nie rozwijając tego wątku, z którym się zgadzam, przytoczę bardzo trafną definicję Stanisława Lema, który mówił, że geniusze trzeciego rzędu to są ci, których rozpoznajemy za życia. Geniusze drugiego rzędu, czyli ci wyżsi, to są ci, których poznajemy po śmierci. Geniusze pierwszego rzędu to są ci, których nie poznamy nigdy. Przepraszam, panie profesorze, czy jeszcze na ostatnie pytanie? Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Nazywam się Wojciech Przybyłowicz i chciałem tylko się zapytać, jak pan widzi z dzisiejszej perspektywy nasz dalszy rozwój Polski, nasze miejsce w Europie? No cóż, to bardzo dziękuję za pytanie, ale oczywiście trudne, bo trudno je zawrzeć w paru słowach, a przede wszystkim trudno jest przewidywać przyszłość. Ale najkrócej mówiąc, co rok właściwie wydaje nam się, co chwila, że żyjemy na jakimś zakręcie dziejowym. I to wrażenie umacnia się z każdym rokiem. Wydaje nam się, że nasze zeszłoroczne, czy sprzed paru lat, poczucie przełomowości, przepraszam za ten dziwoląg językowy, jest wciąż jeszcze małe w stosunku do tego, co przeżywamy obecnie. No bo widać, że pogłębia się kryzys Europy, wyzwania, które stoją nie przed Polską tylko, ale przed całym kontynentem. No czy wyobrażaliśmy sobie rok temu, że, czy półtora roku temu, że może wyjść Wielka Brytania z Unii Europejskiej, że może pojawić się 2 miliony imigrantów z południa, że będzie jak gdyby akceptowana i pochwalana wizja przyjmowania wyłącznie imigrantów islamskich przy relegowaniu, wyrzucaniu, usuwaniu, marginalizowaniu, przepraszam, że to powiem, także przez obecnego papieża, imigrantów chrześcijańskich. To bardzo przykre jednak, że żadnej rodziny chrześcijańskiej papież nie zdecydował się przyjąć jako uchodźców. No, trudno było to sobie wszystko wyobrazić, więc przeżywamy jakiś punkt zwrotny i pytanie, jaką rolę Polska ma w tym punkcie zwrotnym odegrać, jaką może odegrać, do czego jest zdolna, jest pytaniem szalenie trudnym. Ale wydaje mi się, że z perspektywy tego kryzysu możemy ocenić, jakie mimo wszystko mamy możliwości. I to, że szczęśliwie złożyło się, że wybory przyniosły przyczółek władzy, nie pełnię władzy, ale przyczółek władzy
ugrupowaniu, które chce realizować interes Polski, zgodny z jej tradycją, z jej duchem narodowym, sprawia, że możemy zareagować na ten kryzys no, najlepiej jak się da, czyli spokojnie i jednocześnie chroniąc swoje interesy. Ja bym chciał tylko, żebyśmy szukali skuteczniej sojuszników do wspólnego dzieła w obronie Europy poza Polską, ale oczywiście najpierw musimy uporządkować sprawy polskie, co do tego nie mam wątpliwości. I myślę, że ten kryzys stwarza szansę do umocnienia roli Polski jako nie tego kraju, który ogląda się na inne, wzoruje się na innych, ale tego, który, wiem, że to zabrzmi megalomańsko, megalomania jest straszną chorobą, ale w tym przypadku to Polska może być wzorem dla innych. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za trud wyprawy do nas i odwagę podjęcia tych wszystkich trudnych tematów, które nas tutaj łączą. Bardzo dziękujemy symbolicznie. Dziękujemy. Zapraszamy za miesiąc na spotkanie wydłużone, tak jak już wspominałam, o spektakl na podstawie poezji pana Bogdana Urbankowskiego Głosy, czyli na karteczkach nie godzina 16, a godzina powiedzmy 19:15. Panie profesorze, także serdecznie zapraszamy. Może udałoby się zostać w jeszcze tę małą godzinkę za miesiąc. Także to nasze, tak, nasze serdeczne zaproszenie. Natomiast również pozwolę sobie w imieniu państwa przedstawić propozycję spotkania także z panią dr Justyną Chłap-Nowakową na temat najnowszej antologii. Będziemy się odzywać. Tu wcześniej, zanim pan profesor zechciał wejść na salę, był aplauz i prośba, ażeby właśnie takie zaproszenie wystosować. Także pozwolimy sobie także również się odezwać w tej kwestii. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i do miłego zobaczenia. Proszę państwa, a ja dwa słowa. Jakoś Łukasz.